oberszarfie Walter przyszedł do mnie i mówi, powiedział mi, prawda, że muszę zrobić besonders gute Aufnahme, szczególnie dobre zdjęcie, bo będzie do zdjęcia, prawda, szef politycznego wydziału Grabner. Szef politycznego wydziału, szef gestapo obozowego, no to była niesłychana sprawa. To był pan życia i śmierci. Sam osobiście decydował, prawda, o rozstrzelaniu czy uśmierceniu. On budził po prostu powszechny przestrach. I wiadomo było, że jak Grabner udaje się do bloku 11, to będą rozwałki. Zwróciłem się do, prawda, Untersturmführera Grabnera, żeby usiadł na krześle wygodnie, żeby się odprężył. No i ustawiłem światła odpowiednio, bo to już zupełnie inaczej się operuje światłami. No i tak jak tutaj na tym zdjęciu widać, prawda, w celu, prawda, zaostrzenia rysów twarzy jest z boku tutaj postawiona lampa dodatkowa, reflektorek, tylko on dosyć blisko twarzy jest ustawiony, a te dwie lampy, prawda, główne miały specjalne filtry przeciwcieniowe. Do mnie zwrócił się w sposób naprawdę taki grzeczny, spokojny, że jemu chodzi o takie zdjęcie, żeby, prawda, dobrze na nim wyglądał i że chce posłać do rodziny. Zwróciłem mu uwagę, żeby nie siedział tak sztywno. W języku niemieckim to znaczyło entspannen. Poprzez zwracanie się Untersturmführer, bitte so und so, etwas nach rechts, etwas zu mir, schauen Sie mal gerade aus, niech pan patrzy prosto przed siebie. No i on tutaj, prawda, spojrzenie takie ma dosyć, jak to się mówi, ludzkie. Wszelkiego rodzaju te zdjęcia to już automatycznie do mnie kierował mój szef. To była moja praca i mój obowiązek.